Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejne szybkie polowanie. Tylko że dzisiaj oczywiście nie polujemy na żadnego bossa, tylko na hunterów, na innych łowców, a właściwie to na wskazówki, które musimy uzbierać, żeby oczywiście uratować naszą duszę. Czyli mówiąc w ogromnym skrócie, gramy quick play i to wszystko. Okej, no przede mną karawana. Okej. Okej. No mamy jedne z najlepszych broni w grze w tym momencie. No minęła... Okej, ktoś tu jest. I ma chyba Romero ścięte, nie? Podniósł wskazówkę, słyszałem. Ma shotguna, więc to jest ryzykowne tam wchodzić. Chociaż... Ała. No i mamy go. Oj. Trochę mi go szkoda, powiem szczerze. Oj, 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 co tu się wyrabia? Trochę mi go szkoda, powiem szczerze. Bo strzelał do mnie, ja wiem, z 10 metrów. I praktycznie nie zadawał obrażeń, więc... A. Ubijmy go tradycyjną metodą. Tak jest. Znaczy strzelał z tego ściętego shotguna jednak, więc no okej. Ale nawet przypuszczam, jakby strzelał z Romero tego długiego, to nie zadałby mi wcale większych obrażeń znacznie. Mimo że to jest tam ile? 10 metrów. To tutaj już rozrzut tego śrutu na shotgunie w huncie jest tak duży, że nawet z 10 metrów nie idzie zabić. A my mieliśmy Mozina i Paxa, więc... No nie zazdroszczę mojemu przeciwnikowi. Trafił strasznie nieszczęśliwie. Dobra, lecimy dalej. No wskazówka nie jest tak daleka. Znaczy wskazówka. Szczelina to chyba tak jest po naszemu. Ooo! No ja zostanę przy Paxie oczywiście, bo go lubię. Granie bez Paxa to nie granie, ale... Czaicie to? Parę minut grania mogłem mieć Mozina i Dolcza, no... Droższego loadoutu chyba... Nie no dobra, dałoby się zrobić, jakbym miał... Dobra, mam trochę zeza, ale... No widzicie, nie liczy się celność, tylko pojemność magazynka. No on miał szablę i co? No mniejsza z tym. Jakiś Winnie. Więc no, szans nie miał zasadniczo większych w tym pojedynku, nawet gdybym nie ja pierwszy strzelał. No, jak dostał raz Mozina, to on był już martwy, nie? Tylko jeszcze po prostu o tym nie wiedział. I tyle. Dwa trupy na razie, nieźle. Kurde, ale dużo ludzi jakoś. Cały czas jakieś strzały. To blisko. No ale właśnie, droższy loadout byłby tylko chyba w sytuacji, gdybym miał kwatermistrza i jakiegoś ściętego Mozina. Zwykłego Mozina i ściętego Mozina. Wiem, że to bez sensu, ale, no, ale to by było droższe. No nie świeci się, nikogo nie ma chyba. Ryzykuję. No nie, 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 nie będę zamieniał Mozina na Romero, dziękuję. Także na tym quick play, jak się przyfarci, to można takie rzeczy powynosić z mapy, że aż głowa mała. Kruki.
Ktoś tu jest. O, jasne, że tak. Okej. Okay. Schował się za kiblem. Pieski. Oj, ten z tym hełmem jest wkurzający. Do widzenia. Dobra, no trzech graczy martwych. Ja nie dostałem nawet obrażeń. Próbował coś rzucić ewidentnie. Chyba flesza. Tak, dostałem przecież flesza na twarz, nie? Więc ewidentnie próbował rzucać. I nawet częściowo mu to wyszło. Jakiś Jack już podniósł ten. Stał się źródłem? Czy jak to się tam nazywa po naszemu? Okej. Okay. Nie jest daleko. Tylko, że jak siedzi w budynku z jakimś tym, z jakąś pompką. Zaraz. Zaraz, on tu jest. Wow. Czwarty trup. Mamy to, czego potrzebowaliśmy. No i generalnie... Ożesz ty. Ale fart. Jestem w ciężkim położeniu w tym momencie. Dziękuję. Do widzenia. Piąty gracz, uśmiercony. Wow. Niezła passa, powiem szczerze. Tylko teraz potrzebuję koniecznie leczenia. Wtedy wyleczyłem się dzięki... O, jest w porządku. Dzięki temu, że to źródło mu zabrałem, czy coś w tym stylu. Nie no, tak. Po prostu dzięki temu. Znaczy, nie bardzo mam ochotę kampić w budynku, bo... Jednak z Mozinem... Ktoś mi wparuje z shotgunem i jest pozamiatane, nie? Znaczy, myślę, że wielu graczy już nie zostało. Zabiłem pięciu, jestem szósty. Chyba, że coś źle liczę. Okej. To się zawsze może przydać. Opcjonalnie mogę gdzieś próbować w drzewa biec. W tej kukurydzy w sumie sytuacja... On tam nie najgorzej zrobił, że tam kampił w kukurydzy. Bo naprawdę ciężko jest trafić przeciwnika, któremu tylko główka wystaje. No, niby ciężko, ale jeżeli już ktoś będzie trafiał, to właśnie w głowę, więc z drugiej strony. No, nie wiem, czy ja nie robię głupio. Ale staram się wypatrzeć przeciwników, zanim dotrą do... No, do mnie. Oficerski. Dobra. Ewentualnie spróbuję, jeżeli zabiję wszystkich, spróbuję podnieść tego Mozina z powrotem, ale myślę, że jednak tutaj z pompką będzie lepiej kampić. Szkoda mi... Po prostu szkoda mi ginąć. Wiem, strata. Strata Mozina to spora strata. Jednak warto byłoby go zostawić na później. Ale już dla bezpieczeństwa wezmę tą pompkę. Okej. No i mamy towarzystwo. No ale myślę, że tutaj będzie im ciężko wparować. Tam trzy pułapki, tutaj jeszcze... A, może być. Przy schodów będę pilnował po prostu z moją armatą. Mogliby zrobić garłacz. Garłacz mogliby zrobić jakiś... Wow. Czekaj, czy walił na ślepo, czy mnie widział. Czy może po prostu okno wybijał.
Chociaż garłacz, co ja gadam. Ktoś wbił? Kampienie z garłaczem. Wow. Skanuje mnie od tego od dołu. On tu gdzieś jest. Okej, podpaliło się, dobrze. Ktoś zginął. Czyli jeszcze trzy osoby tu były. Wow, 6 plus 3, czyli 9 osób mamy. Okej, ktoś otworzył. Coś. No, 99 sekund. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Otworzył, dobra. Ale to było głupie. To było takie głupie. Nie no. Lutuję go. Podpalił się, okej, to nieźle. O nie, o nie, o nie. O nie. Wow. Jakim cudem. O, jest leczenie, świetnie. Słyszałem go. O w mordę. Mozina zdąży podnieść, nie zdąży. O w mordę. Jaki fart, nie zdążyłbym strzelić. Zginął na pułapkach. No to pięknie, dobra, to by było na tyle. Trzeba przyznać, że odcinek niezwykle udany. To była ciekawa wyprawa. Dobra, kończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.